Jesús, 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 On jest zbawcą świata. Jezus, 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 święty mój Bóg. On zbawił mnie, uratował mnie, Jemu jest cała chwała i cześć. On zbawił mnie, uratował mnie, Jemu jest cała chwała i cześć. Jezus, 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 On jest zbawcą świata. Jezus, 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 święty mój Bóg. On zbawił mnie, uratował mnie, Jemu jest cała chwała i cześć. On zmienił mnie, uratował mnie, Jemu chwała i cześć. Jezus, ja wywyższam Ciebie na tym miejscu. Ja uwielbiam Ciebie za miękkie serca ludzi, za otwarte serca ludzi, za otwarte serca ludzi na pełną Ewangelię. Ja uwielbiam Ciebie, Jezus, za nowe narodzenia na tym miejscu, za nowe narodzenia w tym mieście. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Kochani, uratował mnie Jezus Chrystus. Uratował mnie realnie Jezus Chrystus. Byłam osobą, która była niesamowicie religijna. Wychowałam się właśnie w tej religii katolickiej i myślałam, że jest tylko i wyłącznie jedna droga do Boga. Przez sakramenty, przez spowiedź, przez komunię świętą, przez pośredników. Tak myślałam kiedyś. Zostałam tak wychowana. Zostało mi to tak przekazane i szłam ponad 25 lat tą drogą, myśląc, że to jest jedyna opcja w moim życiu. Ale prawie 3 lata temu wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moje życie. Na początku nie było mi łatwo przyjąć pełnej Ewangelii. Dlaczego? Ponieważ tak mocno i głęboko byłam zakorzeniona w religii. Tak bardzo dużo się modliłam. Myślałam, że Maria jest pośrednikiem do Jezusa. Tylko tak słyszałam. Tylko tak to rozumiałam. Ale prawie 3 lata temu wkroczył w moje życie prawdziwy Jezus. Prawdziwy Pan Panów i Król Królów. Nie ten, który zamknięty jest w tabernakulum. Nie ten. Poznałam żywego Jezusa Chrystusa. I moje życie całkowicie się zmieniło. Kiedyś, jako katoliczka, nie miałam pewności zbawienia. Nie wiedziałam, dokąd pójdę po śmierci. Nie wiedziałam. Ale Boża prawda mnie wyswobodziła. Boża prawda mnie wyswobodziła, kiedy usłyszałam, że muszę narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa, bo nie ma innej opcji, jest tylko niebo i piekło, nie ma czyśćca. To diabelski system. I kiedy ja usłyszałam, że ja muszę narodzić się na nowo, to ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Przecież uważałam się za dobrego człowieka, który dużo się modli, jest pobożny, chodzi do kościoła, ale nie miałam pewności zbawienia. I w moim sercu była ogromna pustka, ogromna pustka. I kiedy pierwszy raz usłyszałam o nowym narodzeniu, o tym, że Jezus Chrystus umarł za mnie osobiście, osobiście, poniósł moje grzechy, moje choroby, że On zmartwychwstał. I to jest moja droga. To jest moja droga do nieba. To czułam, że jest mi z tym źle. Ale wiedziałam, że już muszę podjąć decyzję. Że muszę podjąć decyzję. I usiadłam w swoim pokoju, bez jakichś religijnych formułek. I mówię tak. Jezus,
Jeżeli Ty jesteś taki, o jakim ja teraz słyszę, nie taki, jak o którym mówi mi religia, to Ty mi się objaw. Chcę Cię poznać. To była moja decyzja. Chcę Cię poznać, bo nie chcę tak dalej żyć. Co mam zrobić z tą pustką, którą mam w sercu? I krótko po tym głoszona mi była ponownie pełna Ewangelia i kobieta, która mnie zapytała, czy chcesz oddać życie Jezusowi? Ja powiedziałam, chcę. Ja chcę, bo ona, kiedy mnie zapytała, to ja poczułam w moim sercu, że to właśnie głosi mi tego Jezusa, którego ja szukałam przez całe moje życie. Że to jest właśnie mój ratunek, że to jest mój Zbawca, że to jest mój Pan. Ja to rozpoznałam moim sercem i powiedziałam, chcę Cię, Jezus. Ja ustanawiam Cię moim Panem i Zbawicielem. Chcę Ciebie, bo Ty jesteś moim zbawieniem. I tego dnia wypełnił mnie Święty Duch, nie poprzez sakrament bierzmowania, ale żywy, prawdziwy Duch Jezusa Chrystusa wypełnił mojego ducha i narodziłam się na nowo. To był wspaniały dzień. Nigdy w życiu nie doświadczyłam takiej radości, takiej wolności. Wiedziałam, że to nie jest z ziemi. To, co się we mnie wydarzyło, to nie jest z ziemi. To jest ponadnaturalne. I tak wyglądało moje spotkanie z Jezusem. Tak wyglądało moje pierwsze spotkanie z Jezusem. I tą pustkę, którą miałam w moim sercu, wypełnił właśnie On. I moje życie uległo całkowitej przemianie. Bardzo szybko Duch Święty przekonał mnie, że muszę porzucić religię. W ten sam dzień, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, wyrzuciłam wszystko, co nagromadziłam przez lata. Wyrzuciłam różańce, książeczki, książki o pośrednikach, o świętych. Bo jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest tylko Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus. I zbawienia nie da Ci ksiądz, nie da Ci sakrament, zbawienia nie da Ci różaniec. Zbawicielem jest tylko Jezus Chrystus. On jest drogą. I Ty dzisiaj możesz podjąć decyzję, uwolnić wiarę, którą masz w sercu. Uwolnij wiarę, którą masz daną od Boga przed założeniem świata. Uwolnij wiarę w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, że On, Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów umarł za Ciebie osobiście. Poniósł Twój grzech, przeszły, teraźniejszy i przyszły. I że On zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Ustanów Go swoim Panem i Zbawicielem. A będziesz zbawiony. Będziesz człowiekiem, który ma pewność zbawienia. Porzuć dzisiaj system, w którym żyjesz. Nie bój się tego, bo jest coś więcej. Jest coś więcej. Jest życie wieczne. Jest życie wieczne na wyciągnięcie ręki dzisiaj dla Ciebie. Chcesz nie bać się śmierci? Chcesz nie bać się chorób? Chcesz? To Twoja osobista decyzja. Czy dzisiaj przyjmiesz życie? Czy przyjmiesz prawdziwe życie? I będziesz miał to życie wieczne dziś tu na ziemi zapewnione. Czy tego chcesz? Możesz podejść do mnie. Możesz przyjść na to miejsce. Możesz też w swoim domu dzisiaj zawołać do Jezusa, że Go chcesz. Że wierzysz Mu, że wierzysz w ofiarę krzyża i Jego zmartwychwstanie.
Jest tutaj też wspólnota w tym mieście. Możesz spotkać ludzi, kiedy narodzisz się na nowo. Nie musisz być sam dalej. Możesz być we wspólnocie z ludźmi, którzy są prawdziwymi czcicielami Jezusa Chrystusa. I możesz podjąć drogę przemiany swego serca, swojego umysłu. Zobacz, życie do ciebie przyszło. Życie do ciebie puka. Dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Zależy to od ciebie. Dzisiaj możesz też być wolnym człowiekiem od chorób, od lęków, od depresji, papierosów, alkoholu, pornografii. Nie umiesz sobie inaczej pomóc. Postaw na Jezusa. Postaw na świętą krew Jezusa Chrystusa, która jest ciągle świeża i nowa. I dzisiaj możesz być wolnym człowiekiem od patologii tego świata. Jeżeli sobie z czymś nie radzisz, podejdź do mnie w imieniu Jezusa. Ja zgromię chorobę, która cię męczy, która cię dręczy. Doświadczysz Bożej mocy. Jeżeli tylko chcesz, możesz dzisiaj doświadczyć Boga mocy, który mieszka we mnie. Nie bój się. Nie bój się. To ważne decyzje. Od twoich decyzji zależy dzisiaj twoja wieczność. Nie czekaj do jutra. Nie wiesz, co będzie jutro. Nikt nie wie. A może Jezus wróci. I co wtedy? Po której stronie będziesz stał? Po stronie przyjaciół Jezusa? Czy przyjaciół diabła? Po której stronie będziesz stał? Pomyśl o tym dzisiaj. Ja chcę, aby te słowa w tobie pracowały. Ojcze, ja modlę się teraz, że słowa, które ci ludzie dzisiaj słyszą z moich ust, pracują w ich sercach, pracują w ich głowach. Diable, ja zabraniam ci wykazać słowa, moje słowa tym ludziom. Ja modlę się, że ludzie uruchamiają swoją wiarę, które mają w sobie i oni oddają tobie swoje życie, że oni kontaktują się z nami. Ojcze, ja modlę się o to. Ja zabezpieczam każde słowo, które wyszło z naszych ust. Ja uwielbiam ciebie, Jezus, że twoje słowo jest zawsze żywe i skuteczne, że ono dzisiaj padło na żyzną glebę ludzkich serc. Uwielbiam ciebie za to, Jezus. Uwielbiam ciebie, Jezus, że możemy głosić twoje słowo, że możemy uzdrawiać, że możemy uwalniać. Uwielbiam ciebie, Jezus, że możemy poselstwo w twoim imieniu sprawować. Dziękuję ci, Jezus, za to, że to miasto należy do ciebie. Ja to ogłaszam, ogłaszam teraz, ogłaszam teraz. Przebudzenie serc w tym mieście. Amen.